Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak, moi drodzy. Jak dawno nie było tego pojazdu? Oto przed wami SU-152, czyli siódemka i naprawdę niesamowity wynik obrażeń. Niesamowity. Oczywiście bitwa nie będzie jakaś super dynamiczna prawdopodobnie, no bo tym pojazdem się super dynamicznych bitew nie robi. Widzicie, jakie działo jest zamontowane. Na tej mapce, no cóż, może być to super świetna bitwa, jak was wylosuje, albo totalnie beznadziejna bitwa, w której nie zrobicie kompletnie nic. No niestety, zwłaszcza ta strona, no bo jak się pojedzie na górkę, to tam coś się zawsze dzieje, ale tutaj stojąc, no możecie nic nie zrobić, najzwyczajniej w świecie, kurczę. Oj, szkoda, że kolega strzelił, pewnie teraz nie może darować. Jest jak panter wykryta, uwaga. Coś. Ale jednak weszło, dobra, myślałem, że ten zasłoni. Na razie skromne 371, będzie tutaj ogromna liczba obrażeń. Losowanie fajne, czyli siódemki i szóstki. Jak panterę już stracili, panowie. Bitewkę nadesłał kolega Are 200-206. No i jedziemy bardzo do przodu. Zobaczcie, ile tu jest czołgów. Proszę. 650 poszło. No, można bardzo szybko zginąć tym pojazdem, moi drodzy. Także kolega tutaj z tyłu, po cichuśku, po maluśku. No wiadomo, że już mają spota. Gdzieś tam stoją właśnie. Ciekawe, czy blindzik. No właśnie, z blindem to jest ogólnie ten problem w WoCie, że jeżeli strzelacie na jakąś górkę oddaloną, to celownik wam wariuje i automatycznie podwyższa tak naprawdę. Czyli celuje nie tuż nad tą górką, jakbyście chcieli, tylko jeszcze wyżej, ponieważ gdzieś tam dalej macie celowniczek ustawiony, prawda? No niestety, tak jest. I biorąc pod uwagę to, że macie tutaj w tym pojeździe no, wolno lecące pociski, to parabola jest tym wyższa i tym gorzej jest w ten sposób strzelać. Kiedyś już to tłumaczyłem na filmiku, jak to wygląda. Możecie to sobie sami zrobić oczywiście. Wystarczy najechać na krawędź jakiejś górki i później delikatnie spróbować podnieść celownik, to od razu wam wyskoczy bardzo do góry, bo po prostu już weźmie inną poprawkę. W tej sytuacji jest dokładnie, prawdopodobnie tak samo. Strzelając w ten sposób, oczywiście kolega ma o wiele większą szansę, zakładając, że w ziemię nie strzeli. No, ale byłaby większa szansa, że to poleci właśnie w tą górną połówkę kółka. Ua! Tego się kolega prawdopodobnie nie spodziewał. Bo też strzał nie był w niego, tylko prawdopodobnie w jakiś inny czołg. CS-42 schowali się za niego. Tak, to jest zawsze ten problem na tej mapce. Że jeżeli ktoś zostanie wykryty, a wszyscy stoicie w rzędzie, to te czołgi cofające się tak naprawdę na was sprowadzą ten ogień przeciwnika. Kolega coś tam próbuje. Rzeczywiście tam taki krzaczek, patrzcie jak giną. No robi się tak niewesoło. Robi się zdecydowanie nawet niewesoło. O! Wreszcie coś jest. Oczywiście przebicia nie będzie, ale jest 358. No na razie wygląda to jak typowa bitwa, w której się po prostu dobrego wyniku nie da zrobić, prawda? Czyli no czasami nas wykrywają i strzelą, czasami ktoś tam, no 247, zobaczcie. A jednak ten wynik będzie, a jednak będzie on niezwykły. No, jeżeli ten zostanie wykryty, o. I to był ładny strzał, 649. Już mu się coś nie zgadza. Sztajer czeka. A kolega, proszę, czy uda się? Nie.
Oczywiście pocisk bardzo długo leci. Niestety MT-25 w tym momencie ginie. No, jakby się tak udało strzelić go. I udało się, zobaczcie za ile. 673. Niemiec się wycofuje, wszyscy właściwie się wycofują. Tiger Pet został z przodu. No, policzone są jego minuty, jeżeli on tam zostanie wykryty. Ogólnie tym pojazdem, żeby grać normalnie, no trzeba korzystać ze spota innych. Tutaj nie sprawdza się samemu spotowanie, bo jeżeli was wykryją, to 870 życia, no to jest bardzo mało, tak? To są dwa strzały od wielu czołgów. Tak naprawdę. No oik, tam już dużo mu życia nie zostało. 45 TP też. Czekajcie, powiększę. Jak zwykle to. Chociaż nie, chyba najlepiej to by było o tak. Uwaga. Proszę, i weszło. Chociaż już tam ta nazwę czołgów to chyba po sylwetkach większość z was rozpoznaje, prawda? KW-2. Pięknie za 621. Już sporo było takich strzałów powyżej 600. No, nie wiem, czy nie będzie groźniejszy ten, kto tutaj podjeżdża. Chyba, że teraz potężnie dostanie. Znowu za 600. Ale co, on nie trafił? Szkoda. O, teraz się udało. No, Steyr nie trafił chyba, albo celował w kogoś innego. Przewaga drużyny przeciwnej jest, aczkolwiek nie jest jakaś tam ogromna. Oj, teraz już niestety jest ogromna. Górka została przejęta, jeżeli T-150 zginie. Na szczęście załatwił jeszcze jednego. No ten Steyr może tutaj naprawdę wspomóc. Bardzo mocno może wspomóc. Problem jest taki, że... Aha, no to problem sam się rozwiązał. No i kolega sam zostaje z tym... T-150. Zobaczcie, że już jest 5000 uszkodzeń. To już jest jak na 7 tiery, to jest wynik absolutnie rewelacyjny. A będzie lepszy. Kto pierwszy wyjedzie? No, Emil jest trochę biedny, bo on jak wyłapie z tego działa, to już mu się drobniaki przestaną zgadzać. Su-100Y właściwie też. No, T-34-85 jest najbardziej tutaj... Oho, o to koledze chodziło, żeby... No, schował się za wrakiem. 307, myślałem, że wejdzie za full. Naprawdę, była szansa na to. Kolega oczywiście podjeżdża pod krzaczek, żeby wykryć i później będzie się cofał. O, już tu jest, niedobrze. Chyba spot. Ładnie weszło, nie było spota. O, no to rewelacja. Patrzcie, następny. Czy dostanie za fulla? Uwaga! Uwaga! Tak! 6600. Emil oczywiście musiał rąbnąć, wiadomo. Był już wycelowany na pewno. No i teraz nerwuwa, bo Emil jak dostanie, to... T-150 boi się wyjechać stamtąd i bardzo słusznie, bo jak on odjedzie od tego wału, to bardzo możliwe, że wtedy go T-34 załatwi. No jestem ciekawy, ten Emil ile ma HP? Jak ma 100%, to trochę słabo. Ile tutaj można z takiego rąbnąć? Maksymalnie 910, no to by było coś. Ale tego już nie ma, coś czuję. Pięknie. No i teraz jeden na jeden.
6700 na liczniku. Kolega załadował przeciwpancerny. No najlepiej to by było, żeby tamten jednak się pokazał, bo tutaj kolega jest na strzał. Pamiętajcie, że jak gracie przeciwko takiemu niszczycielowi, to nie możecie strzelać w tą osłonę działa, bo tam potrafi wejść za zero z jakichś nieprawdopodobnych armat. 4 minuty do końca. No, bym się zdziwił, jak on by się z lewej teraz tutaj wynurzył gdzieś. Ciekawe, czy czeka... O! No, to nam wiele powiedziało. Uwaga! 736 i trafił we wrak! Ale to i tak nic nie daje. Cytując klasyka, to by i tak nic nie dało, bo tamten był drugi w kulach, także... I tak to by nic nie dało. Nie dałoby nic. I teraz tylko czy wyjedzie na niego? Coś czuję, że wyjedzie. Mamy już 7,5 tysiąca. Słuchajcie, jesteśmy na 7. tierze. Ten celuje. No wiadomo, że kolega jak tutaj tylko kawałeczek tego pojazdu swojego pokaże, to już od razu będzie strzał Emila. Zobaczymy, jak to się rozegra. 3 minuty do końca. No nie wiem, no kolega tutaj nie ma możliwości manewru za bardzo, bo to jakby tu była wieża ruchoma, o, to wtedy pojawiają się możliwości, no ale takim to niestety nie. Takim to niestety nie. Tamten tylko czeka, zobaczcie. O, zniknął kolega. O, to ciekawe, ciekawe. Myślałem, że nie zniknie w takiej odległości. Szybko za te krzaki. Gdyby jakoś się udało w bok przejechać, ale ryzyko jest ogromne. Bo kolega tu jest na podwyższeniu. Oj, oj, nie rozwalać. Ajajaj. Strzeli w ciemno? Ciekawe. Kolega strzelił w ciemno, nie udało się. O! Kurde! Będzie spot? Będzie. A ty, ten zamarł normalnie. Kolega chyba jeszcze raz to odstawi. Całkiem ciekawa próba, trzeba przyznać. Tylko, że tu jest właśnie podwyższenie terenu za tymi krzakami. Ale przynajmniej kolega próbuje coś. Teraz będzie... Kurde, no. Nie, tu będzie go widział, bo tu jest wyżej. No właśnie. Ale chyba strzelił bez wykrycia tamten. Coś tak mi się wydaje. Dobra, to jest porażka, moi drodzy. No i tak wygląda ten wynik. Kolega zdobył tylko M-kę właściwie. Nie ma żadnego epickiego medalu. Tutaj jeszcze High Caliber i Top Gun. No i mamy 7701 uszkodzeń na 7. tierze, co jest wynikiem no przepięknym, rewelacyjnym wręcz. 6 fragów i 1155 expa. Do tego mamy tutaj no amunicja 59 tysięcy. Kolega nie gra na koncie premium. Tutaj wydaje mi się, że jak na ten pojazd to bitwa życia zdecydowanie. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.